Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa witając. Chciałem przypomnieć, że w tym cyklu nowym, który w uzgodnieniu z organizatorami Solidarnymi 2010 zaproponowałem, próbuję namawiać nas do refleksji nad pewnymi kluczowymi momentami w naszych dziejach, fenomenami, które stanowią o specyficznym doświadczeniu polskości, a w każdym razie są zjawiskami o wpływającym wciąż na nas znaczeniu. Tak jak mówiliśmy tydzień temu, przepraszam, miesiąc ponad temu, o tym znaczeniu fundamentów polskości od chrztu po kulturę, jaką zbudowano na tym pierwszym fundamencie. Dziś chciałem mówić o tym, jak te fundamenty są wstrząsane, podmywane przez falę potopu i jaką odpowiedź zyskuje ta próba, próba zniszczenia polskiej wspólnoty. Oczywiście centralnym tutaj doświadczeniem, wokół którego te refleksje chciałem osnuć, jest potop ten najbardziej znany, kojarzony z samym tym biblijnym pojęciem do naszej historii przeniesionym. To jest oczywiście potop niesłusznie nazywany szwedzkim, bo to nie sama Szwecja była, choć była oczywiście tutaj najbardziej niszczycielskim żywiołem, ale nie sama Szwecja ten potop, jego fale na Rzeczpospolitą skierowała, ale wcześniej sprawa kozacka, Moskwa, a później obok Szwedów także Księstwo Siedmiogrodzkie było częścią zewnętrznych sił, które Rzeczpospolitą próbowały pogrążyć. Sprawa kozacka przeze mnie wspomniana, ważna także w kontekście dzisiejszych naszych wyzwań, doświadczeń, jest z kolei częścią wewnętrznych problemów, bo tak trzeba na nią patrzeć z punktu widzenia Rzeczpospolitej połowy wieku XVII, wewnętrznych problemów, które także stanowią istotny fragment, powiedziałbym, przyczyn, bez których nie można zrozumieć kryzysów, jakie na Rzeczpospolitą, na naszą wspólnotę przychodzą. One często najbardziej niszczycielską siłę ujawniają z zewnątrz, ale wiele z powodów, dla których ta niszczycielska siła okazuje się tak niszcząca i tak skuteczna, ma swoje źródło wewnątrz. Są źródła potopu, które biją także z Polski. I o nich też musimy mówić. I właśnie okazja, jaką stwarza historia tamtych, smutna okazja, jaką stwarza historia tamtych lat 1648-1664, 6, 8, trudno powiedzieć, w którym momencie należałoby skończyć tę opowieść. Ta okazja w każdym razie pozwala nam zastanowić się nad obiema stronami tych historycznych doświadczeń, które do nas wracają. Na ile sami jesteśmy winni, nasi przodkowie, i dzisiaj rozważamy także nasze własne błędy, które mogą zagrozić wspólnocie polskiej, a na ile wykorzystują te błędy, a w każdym razie wpływają w niszczący sposób na Polskę, na Rzeczpospolitą, czynniki zewnętrzne. Ten wstęp, króciutki oczywiście, a i tak pewnie za długi w stosunku do czasu, jaki mam tutaj, prowadzi do najprostszej refleksji. Potop ten właśnie, o którym dzisiaj mamy mówić, nie był pierwszym w naszym doświadczeniu dziejowym. Ten pierwszy, najbardziej groźny, niebezpieczny w istocie, bo mógł zniszczyć już u samego zarania tworzącą się dopiero wspólnotę polską, raczkującą, jeśli można użyć takiego porównania, miał miejsce w latach 30. XI stulecia, kiedy to tak zwana reakcja feudalna, jak to określała historiografia marksistowska, czy bunt niewolników, czy reakcja pogańska, czy przepraszam, powiedziałem reakcja feudalna, oczywiście reakcja pogańska, bunt niewolników, czy też rządy książąt poronionych, czy panów poronionych, jak to zapisywano w źródłach z tamtej epoki, wstrząsnęła
państwem pierwszych piastów, dopiero co ufundowanym czy ukoronowanym, można tak powiedzieć, przez Mieszka I Bolesława Chrobrego i Mieszka II. Tamten wstrząs rzeczywiście zniszczył prawie wszystko, co zbudowali pierwsi piastowie, ale nie zniszczył jednego, nie zniszczył woli podtrzymania tej rodzącej się wspólnoty, woli, w której spotkała się decyzja jednostki najważniejszej w tym przypadku, czyli dziedzica królestwa, Kazimierza Odnowiciela. I to jest bardzo ważne, żeby był przywódca, ktoś, kto mając tytuł do tego przywództwa, jednocześnie jest zdeterminowany, by w najtrudniejszych warunkach podjąć tę walkę o odzyskanie utraconego, zalanego potopem dziedzictwa. Spotyka się ta wola jednostki, wola Kazimierza Odnowiciela, który zrezygnował z kariery, jaką proponował mu wuj, kanclerz cesarstwa, jaką cała rodzina, że tak powiem, ze strony matki, czyli ze strony Rychezy mu oferowała w Królestwie Niemieckim, zrezygnował z tej kariery właśnie dla podjęcia walki o odzyskanie dziedzictwa ojca. Ta jego decyzja spotkała się z poparciem jakiejś grupy, bardzo niewiele o tym wiemy, bo przecież źródła są tutaj bardzo skąpe, jakiejś ilości tych, którzy tu na tej ziemi pozostali i wsparli przybywającego z zachodu odbudować to królestwo władcę. A więc spotkanie społeczeństwa z władzą, z władcą jest tutaj bardzo istotnym momentem. Sama władza, sam władca nie wystarczy. Samo społeczeństwo niekiedy także nie jest dość skuteczną siłą w walce o odbudowanie. Spotkanie tych dwóch elementów, najprościej symbolicznie reprezentowanych właśnie w tamtym momencie przez Kazimierza Odnowiciela i tych, którzy go tutaj na miejscu poparli, bo przecież 500 rycerzy, których dodał mu król niemiecki, nie wystarczyło, żeby odbudować królestwo. To właśnie jest symbol tego, co jest potrzebne, żeby z wód potopu dźwigać Polskę. Oczywiście potem można jeszcze zastanawiać się, czy najazd mongolski roku 1241 podpada pod tę kategorię symboliczną potopu. Chyba za krótko trwał i cofnął się sam w dużym stopniu ten najazd, byśmy mogli porównywać go z tym, co było wcześniej, ze wspomnianym pierwszym kryzysem państwa piastowskiego i tym, co przyjdzie później, potopem, o którym dziś mówię. Ten, o którym dziś chcę mówić, z połowy XVII wieku, dlatego wart jest refleksji, że no po pierwsze bardzo dużo o nim wiemy, źródeł nie brakuje, choć nie wszystkie elementy są wyświetlone do końca, to jednak bardzo dużo możemy dowiedzieć się, studiując tę epokę, którą próbuję się teraz po amatorsku zajmować, pisząc tom szósty Dziejów Polski zresztą i z ogromną fascynacją wchodzę w te właśnie wydarzenia, które kiedyś opisywali znakomici historycy. W ślad za nimi podjął ten temat Henryk Sienkiewicz, a potem kolejne pokolenia historyków znowu zmieniały szczegółowy obraz tych wydarzeń. Otóż dlatego właśnie, że wiemy więcej o źródłach tego potopu, choć spieramy się o ich znaczenie nadal, możemy zastanowić się nad ich znaczeniem także dla dalszej historii, dla tej historii, w której my uczestniczymy w XXI wieku. Gdzie są źródła potopu tego z połowy wieku XVII? Najczęściej słyszymy taką odpowiedź, to po prostu kryzys Rzeczpospolitej polegający na egoizmie szlachty, na anarchii, która była wszczepiona w ten system ustrojowy, na wyzysku stanów nieuprzywilejowanych z chłopami i kozakami, czy też no, chłopstwem ukraińskim na dnie tego systemu. To właśnie połączenie tych czynników anarchii, niesprawiedliwości społecznej doprowadziło do załamania państwa wykorzystanego, to się przyznaje przecież przez zewnętrznych najeźdźców. Oczywiście jest
jest na pewno dola racji w takim spojrzeniu, ale jednocześnie jest olbrzymie uproszczenie w tak ogólnym spojrzeniu na źródła potopu. Bowiem warto sobie w szczegółach uświadomić, jak się ten kryzys zaczyna. Sejmy, które są zwoływane od 1468 roku regularnie, mniej lub więcej, ale można powiedzieć zdecydowanie częściej, w sposób regularny, uporządkowany niż jakiś chaotyczny. Skutecznie przez, no właściwie można powiedzieć, 180 lat pozwoliły utrzymać system wyjątkowy w skali Europy. Bo oczywiście w innych krajach europejskich, niektórych, bardzo nielicznych, ale w niektórych krajach europejskich też funkcjonowały rodzaje parlamentu. Ale w żadnym innym nie odgrywały one tak ważnej roli i nie funkcjonowały tak systematycznie przez tak długi czas, jak właśnie w Rzeczpospolitej. Otóż ten system parlamentarny, kiedy przyglądać się jego funkcjonowaniu na progu kryzysu, o którym mówimy, nie wygląda z bliska aż tak tragicznie, jak przypisuje mu to pewnego rodzaju stereotyp polskiego Sejmu. Najwybitniejszy chyba dzisiaj znawca sejmowania polskiego srebrnego wieku, jak się określa ten czas od śmierci Zygmunta Augusta do właśnie potopu, profesor Edward Opaliński w swoim bardzo szczegółowym studium poświęconym temu właśnie okresowi polskiej demokracji szlacheckiej pokazuje, że sejmy były właśnie dobrze uporządkowane, że ten czas, kiedy marnowano go na awantury, na kłótnie, na wyzwiska wzajemne, można oszacować mniej więcej na 5% czasu sejmowania. I tu stawiam nawet, bo teraz akurat piszę ten fragment, takie pytanie, czy dzisiaj, gdybyśmy oceniali nie tylko polski parlament, ale parlament europejski, czy inne parlamenty w krajach zachodnioeuropejskich, czy moglibyśmy powiedzieć z czystym sumieniem, że tylko 5% czasu pracy tych parlamentów jest marnowanych na kłótnie, swary i przebiega bezowocnie? Myślę, że to nie był najgorszy wynik, tak bym w skrócie ujął swoją konkluzję z tej refleksji. Kto psuł w takim razie tę aparaturę sejmową, reprezentacji, samorządności? I na to słowo chciałem położyć nacisk, bo kiedy szukamy tych źródeł potopu, to często jakby historycy, niektórzy, a częściej jeszcze publicyści, wskazują jako odpowiedzialnych, czy jako odpowiedzialną samą ideę samorządności. No Polacy nie umieją sami sobą rządzić, więc prowokują innych, którzy przychodzą nimi rządzić, prawda? Bo my nie umiemy. Otóż w istocie początki tego kryzysu pojawiają się wedle interpretacji, którą w dużej mierze powtarzam za innymi znakomitymi współczesnymi dzisiejszymi badaczami, wynikają z konfliktu między pozycją króla a Rzeczpospolitą. Król dążył nieustająco, król elekcyjny, do tego, ażeby zdobyć trwałą bazę swojej władzy i powiększać ją. Taka jest natura władzy. Ponieważ był królem elekcyjnym, pozbawionym zatem dziedzicznego państwa, starał się szukać okazji do wzmocnienia swojej pozycji przez prowadzenie wojen, które pozwolą mu uzyskać tron dziedziczny albo odzyskać, jak w przypadku Zygmunta III Wazy, który stracił taki tron w Szwecji. I to właśnie dążenie do ofensywy, do zewnętrznych, powiedziałbym, poczynań militarnych, bardzo często wywołuje u nas taki być może nawet naturalny rezonans pozytywny. No chcielibyśmy, żeby Polska była imperium, prawda? Nie jeden z nas by chciał. Ale szlachta, obywatele Rzeczpospolitej nie chcieli, żeby Rzeczpospolita była imperium. I na tym polegał konflikt wszczepiony niejako w samą tę sytuację monarchii elekcyjnej. Ponieważ obywatele byli zadowoleni z tego, że mieszkają w najbardziej wolnym ustroju w Europie, znanych im i dla szlachty niewątpliwie był to najbardziej wolny z ustrojów. Po drugie, tak jak dzisiaj mieszkańcy zadowolonych sfer, w miarę zadowolonych bodaj,
geograficznych czy geograficzno-politycznych świata zachodniego na pewno nie dążą do wojny. Inne być może czynniki w ich państwach prowokują wojny, ale obywatele nie chcą wojny. Obywatele chcą w spokoju konsumować dobro, które wytwarzają oni, czy też no, w przypadku szlachty w dużej mierze chłopi w ich dobrach. I to właśnie sprzeczne dążenie między absolutnym pacyfizmem polskiej szlachty, bo czasem właśnie to najbardziej trudno jest zrozumieć w sytuacji potopu. Szlachta była zasadniczo i fundamentalnie pacyfistycznie nastawiona. Owszem, mogli zajeżdżać panowie swoje majątki nawzajem, mogli bić się w rozmaitych konfliktach wewnętrznych na małą skalę, mogli, a nawet mieli taki obowiązek, oddawać życie w walce o obronę granic Rzeczpospolitej, ale wyjść za te granice, podbijać cokolwiek, uprzedzać niebezpieczeństwo, które za granicą się rodzi, na to nie było zgody, bo szlachta chciała żyć na swojej rajskiej wyspie zwanej Rzeczpospolitą. Tyle tylko, że Rzeczpospolita w odróżnieniu od Anglii, gdzie ten ustrój po straszliwym, totalitarnym właściwie doświadczeniu, jakie ma miejsce właśnie wtedy w połowie XVII wieku w postaci rewolucji Cromwella. Przypomnę, że Cromwell wyrżnął jedną drugą ludności Irlandii, to znaczy on i zarazy, które poszły w ślad za jego ekspedycją karną. To są proporcje Holokaustu już właściwie. I to się działo wtedy, w połowie XVII wieku. Nie gdzieś, prawda, między Wisłą a Donem, tylko na wyspie Irlandia niszczonej przez fanatyka imperialnego, angielskiego i fanatyka religijnego, purytańskiego. Niemniej Anglia mogła stopniowo, wydobywając się z odmętów tego fanatyzmu, tej wojny domowej, najstraszniejszej ze wszystkich, jakie przetoczyły się przez Europę w tamtym stuleciu, dojść do równowagi wewnętrznej, do systemu parlamentarnego, bo była wyspą. Anglia panująca oczywiście nad Walią, Szkocją, Irlandią. Rzeczpospolita nie miała tego komfortu. Rzeczpospolita nie jest wyspą, tylko była otoczona w tym czasie, czyli w połowie XVII wieku, przez trzy agresywne imperia od północy, wschodu i południa, to znaczy przez Imperium Szwedzkie, niezwykle agresywne i nastawione wyłącznie na podbijanie, na używanie aparatu militarnego, który doprowadziła Szwecja do perfekcji w wojnie 30-letniej, toczącej się na terenie krajów niemieckich. I z tym ogromnym, świetnym, najlepszym w Europie aparatem militarnym Szwecja nie bardzo miała co robić po skończonej wojnie 30-letniej, czyli w 1648 roku, jak tylko rozglądać się, na kogo napaść następnego. Moskwa, nasz stary i stały sąsiad, można tak powiedzieć, właśnie została pokonana po próbie rewanżu za przegraną wojnę na progu XVII wieku w latach 1632-34. Ta próba rewanżu skończyła się klęską moskiewską, kapitulacją armii wysłanej do odbicia Smoleńska z rąk Rzeczpospolitej. Armia moskiewska skapitulowała i Moskwa zawarła z Rzeczpospolitą pokój wieczysty. Ale wiadomo było, że ten pokój wieczysty nie tylko dlatego, że Moskwa go podpisała, ale że tak to jest w ogóle z pokojami wieczystymi, wiecznie trwał nie będzie i że w tym, co stanowiło istotę rywalizacji moskiewsko-polsko-litewskiej, tak bym to może nazwał, nic się zasadniczo nie zmieniło. Moskwa dalej rościła sobie prawa przede wszystkim do Kijowa, jako do matki grodów ruskich, co pamiętano i powtarzano tę ideologię, która do dzisiaj jest przecież bardzo ważną częścią ideologii ekspansji Putina. A po drugie, no, chodziło po prostu o osiągnięcie przewagi strategicznej nad Rzeczpospolitą, oderwanie nie tylko ziem ruskich z Kijowem na czele, oczywiście Smoleńskiem jako kluczem strategicznym do dalszej ekspansji na zachód z punktu widzenia Moskwy, ale właściwie o destrukcję całego dawnego dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego, obejmującego wcześniej także ziemię ukraińskie. A więc tu trwał pokój, ale wiadomo było, że ten pokój jest brzemienny konfliktem, którego nie da się łatwo usunąć. Na południu natomiast byli oczywiście Tatarzy jako zależne państwo, choć nie w 100%, ale jednak zależne od islamskiego imperium Osmanów w Stambule.
I tu Rzeczpospolita zwłaszcza dbała o zachowanie pokoju. Rzeczpospolita. Król mógł myśleć o wojnie, ale Rzeczpospolita to był kanon jej myślenia politycznego. Nie chcemy wojny z Turcją. Już raz walczyliśmy. Władysław Warneńczyk poszedł w sukurs chrześcijanom na południu w wyprawie krzyżowej swego rodzaju i zginął. Nic nam to nie przyniosło, nic nam to nie dało. Nie walczmy z Turcją. Jeżeli Turcja nas nie zaczepia i nie atakuje, to my Turcji też nie będziemy atakować. Ten pogląd podzielało, no myślę, że przynajmniej 90 kilka procent obywateli Rzeczpospolitej, czyli miażdżąca większość. Naturalnie, kiedy Turcja najeżdżała Rzeczpospolitą, wtedy wszyscy, czy też ogromna z kolei większość, gotowa była z poświęceniem życia bronić krzyża, bronić granic Rzeczpospolitej i odpędzić wroga występującego pod zieloną chorągwią proroka. Dalej z kolei na południowym zachodzie, żeby skończyć ten bardzo krótki, oczywiście powierzchowny przegląd sytuacji zewnętrznej, było Księstwo Siedmiogrodzkie, które także było lenne wobec islamskiego imperium, wobec sułtana tureckiego, ale stosunkowo najbardziej z tych lenników niezależny, pod władztwem kalwińskiego, czyli protestanckiego księcia Rakoczego, który cieszył się poparciem części protestanckich, kalwińskich, najczęściej przedstawicieli elit szlacheckich, zwłaszcza na Litwie, bo tam kalwinizm miał swoją wciąż potężną ostoję w osobach, zwłaszcza Radziwiłłów Birżańskich, na czele z Januszem Radziwiłłem, znanym z potopu, prawda, bohaterem, i Bogusławem Radziwiłłem, odpowiednio hetmanem polnym litewskim i koniuszym litewskim. Ta kwestia religijna nie jest bez znaczenia i do niej za chwileczkę przejdę. Z kolei właśnie to połączenie pewnego aspektu, powiedziałbym, religijnego, wyznaniowego z pamięcią o tym, że kiedyś był z Siedmiogrodu król w Polsce, to znaczy Stefan Batory, czyniło z księcia Rakoczego potencjalnego kandydata protestanckiej mniejszości w Polsce na króla Polski. I to było ważne. To było ważne dla całej tej rozgrywki, która będzie się toczyła w czasach potopu. Z kolei dalej na zachód oczywiście rozciągały się posiadłości austriackie, nazwijmy je tak dla skrótu i uproszczenia, cesarstwa z samym cesarzem rezydującym już wtedy na ogół w Wiedniu. Z Habsburgami szlachta miała, powiedziałbym, stosunki napięte. Nie lubili nasi przodkowie Habsburgów. Uważali ich za skażonych tendencją despotyczną, ograniczającą wolność. Ale z Habsburgami Rzeczpospolita nie miała żadnych sprzecznych interesów. To był jedyny sąsiad, z którym, no, oczywiście z perspektywy dwudziestowiecznej możemy powiedzieć, Habsburgowie trzymali nasz Śląsk. Ale mało kto rozumował tymi kategoriami, choć były takie pojedyncze głosy, że Śląsk warto odzyskać, tyle że to już od 300 lat Śląsk był pod panowaniem czeskim, nie piastowskim. No niemniej nie było to jakimś pierwszoplanowym problemem wtedy dla obywateli Rzeczpospolitej, zatem pozostawała kwestia pewnego rodzaju wspólnoty religijnej, katolicki cesarz i katolicka większość w Polsce, niewyłączna, spierająca się o tolerancję, ale jakąś jej część przynajmniej zachowująca, otoczona przez agresywne państwa niekatolickie, protestancką Szwecję, chętnie sięgającą po swego rodzaju krucjatową ideologię, no, walki z papizmem, z cesarstwem, z katolickim wrogiem, spiskiem, który trzeba zniszczyć. To łączyło Szwedów oczywiście także z Cromwellem, z fanatykami angielskimi protestantyzmu, do pewnego stopnia także z Holendrami. No a oczywiście od wschodu to są prawosławne imperium III Rzym, czyli Moskwa, no i od południa islamskie imperium ze stolicą w Stambule. Ta właśnie łączność katolicka, powiedziałbym, z Wiedniem i brak istotnych kwestii spornych z Wiedniem czynił właśnie z tego państwa niejako
albo naturalnego sojusznika w pewnej konfiguracji dla Polski, albo przynajmniej neutralnego, ale nigdy wrogiego sąsiada. Na zachodzie z kolei były księstwa niemieckie, z których bezpośrednio Polska sąsiadowała z Brandenburgią, ważną dlatego, że jej elektorzy wskutek błędów politycznych wcześniejszych panowań uzyskali prawo sukcesji w Prusach książęcych, czyli w dziś Prusach wschodnich, jak je nazywamy, w Królewcu. Hradec Kralowe, jak to dzisiaj przypominają Czesi, bo przecież założył dzisiejszy Kaliningrad, założył król czeski Przemysł Otokar w końcu wieku XIII. Ta właśnie nieszczęśliwa dla Polski na przyszłość konfiguracja, czyli oddanie władztwa zależnego od Polski, to prawda, od korony polskiej w Prusach wschodnich, elektorowi brandenburskiemu, jest także ważną częścią tej sytuacji, którą chciałem tutaj opisać. Jak więc dochodzi do wybuchu konfliktu w tej konfiguracji zewnętrznej? Otóż pierwszym powodem do potopu jest okazanie słabości, słabość wewnętrzna. Tak, słabość prowokuje zaborców. Tak jest zawsze. Jeżeli pokazujemy, że jesteśmy słabi, prowokujemy nieszczęście, które przychodzi z zewnątrz. W którym momencie tę słabość Rzeczpospolita okazała? Na progu panowania Władysława IV po Zygmuncie III, kolejnego wazy wybranego na tron Polski, w latach 1632-35 właściwie Polska, a raczej Rzeczpospolita uzyskuje same sukcesy, no bo wygrywa wojnę z Moskwą, zawiera rozejm znacznie korzystniejszy od poprzedniego ze Szwecją, odzyskując de facto panowanie nad Prusami królewskimi i częścią portów w Prusach książęcych. Rozejm miał obowiązywać do 1661 roku. I również z Turcją po chwilowym zagrożeniu, poczuciu zagrożenia, no, wyjaśnione ono zostało zbrojną manifestacją potęgi Rzeczpospolitej, które skłoniło Turcję do rezygnacji z jakichkolwiek zamiarów ofensywnych w kierunku Rzeczpospolitej. A więc nie okazała Rzeczpospolita słabości. Ta słabość przyszła wraz z kwestią kozacką. Skąd ona się wzięła? Ano u jej źródła była właśnie owa sprzeczność, o której mówiłem Państwu wcześniej, na początku tej części wykładu, już prowadzącej do samego potopu w połowie XVII wieku. Otóż kozacy jako specyficzna formacja wciągnięta w służbę Rzeczpospolitej wynikają z potrzeby Rzeczpospolitej i jednocześnie z ambicji królów, by nie tylko bronić Rzeczpospolitej, ale by prowadzić politykę ofensywną. A kozacy to po prostu ludzie, którzy ćwiczą się całe życie w walce i z niej żyją. Jeżeli nie prowadzą wojny zewnętrznej, to pytanie, co będą robić? Nic innego nie są nauczeni robić, tylko bić się. Stefan Batory dlatego niejako w naturalny sposób jest fundatorem rejestru kozackiego, czyli wynajętych na służbę Rzeczpospolitej, no, tych specjalistów wojskowych z Ukrainy, można by w skrócie tak powiedzieć. Problem rosnącego rejestru i ambicji, jakie pociąga za sobą przynależność do tej grupy, będzie narastał w kolejnych wojnach. Oczywiście kozacy rejestrowi i nierejestrowi, którzy będą, że tak powiem, przyciągani do służby Rzeczpospolitej w momentach potrzeby, jak choćby w czasach wojny z Moskwą na początku XVII wieku, to przecież kozacy szturmowali w szeregach wojska Rzeczpospolitej Moskwę w 1617 roku, kiedy ostatni raz wojska Rzeczpospolitej znalazły się pod murami Kremla, to przecież kozacy stanowili no, blisko 40%, a może nawet więcej, armii, która obroniła Rzeczpospolitą pod Chocimiem w 1621 roku przed najazdem całej armii sułtańskiej. Tyle tylko, że no, skoro wtedy było kilkadziesiąt tysięcy kozaków służących Rzeczpospolitej znakomicie pod wodzą hetmana Piotra Konaszewicza Sachajdacznego, to co robić z nimi potem, kiedy nastaje pokój i Rzeczpospolita nie chce wojen?
co zrobić z tymi dziesiątkami tysięcy ludzi, którzy zostali przywołani przez Rzeczpospolitą do służby, którzy są pewnego rodzaju przykładem dla innych mieszkańców tej ziemi, ziemi pogranicza z Moskwą, Tatarami i Turcją, by przenieść się ze stanu chłopskiego, poddańczego do lepszej kondycji, w której co prawda narażamy życie, ale czujemy się i jesteśmy naprawdę wolni. Wolni w służbie Rzeczpospolitej. To właśnie jest ten dylemat między Rzeczpospolitą, która mówi, nie chcemy tych kozaków więcej niż 6 tysięcy, 8 tysięcy. Tyle wystarczy, żeby nas ubezpieczać przed Tatarami, przed ich ciągłymi najazdami łupieszczymi. I z drugiej strony król, który mówi, no przydałoby się więcej tych kozaków, żebym mógł swoje plany ofensywne zrealizować. I tu dochodzimy do momentu czasem pomijanego w analizie źródeł potopu. Otóż podstawowym, bezpośrednim powodem wybuchu kryzysu kozackiego w 1648 roku był król Władysław IV. No teraz jestem pod wrażeniem tego materiału historycznego, bo rzeczywiście starałem się jak najwnikliwiej przeanalizować dostępne źródła i widzę, jak prześlizgują się nad tym zagadnieniem kolejne syntezy, nad zagadnieniem, które można nazwać najkrócej szaleństwem króla Władysława. Władysław IV, który no, wzrastał w pewnej, można tak powiedzieć, glorii uczestnika najwsławniejszych zwycięstw polskich, nie tylko jako wybrany car Rosji, który tej korony ostatecznie nigdy na swoje skronie nie przyjął z woli ojca, ale przecież potem także uczestnik oblężenia w Chocimiu, które spędził w łóżku, bo był chory, ale spadał na niego splendor tego, który obronił Rzeczpospolitą. No a potem rzeczywiście kierowana przez niego znakomicie wojna przeciwko Moskwie w 1632-4 roku, czy chęć poprowadzenia wojny przeciwko Szwecji, która nie została zrealizowana wskutek oporu szlachty. To wszystko sprawiało, że czuł się znakomicie przygotowany do tego, żeby poprowadzić tę wielką ofensywę, która da mu upragnione panowanie nad jakimś kawałkiem ziemi, księstwem, jeśli nie powrót do Szwecji, co byłoby najlepsze, choć zupełnie nierealne, bo luterańscy Szwedzi byli absolutnie wrogo nastawieni do tego akurat wazy, który pozostał katolikiem. Musiałby stać się stuprocentowym luteraninem, nienawistnie nastawionym do wszystkich katolików, żeby go Szwedzi przyjęli, z czego do końca sobie chyba nie zdawał sprawy Władysław IV. No, ale skoro Szwecja oddalała się jako szansa, powiedziałbym, zbudowania podstawy własnej władzy królewskiej, monarszej, niezależnej od Rzeczpospolitej, zaczął gorączkowo myśleć Władysław IV o wyprawie na Turcję. A Rzeczpospolita tego nie chciała. I tu dochodzimy do momentu krytycznego, kiedy Władysław IV w 1645-6 roku zaczyna łamać w sposób niespotykany wcześniej w żadnym panowaniu prawo Rzeczpospolitej. To znaczy dokonuje zaciągów, czyli no, formuje chorągwie, formuje wojsko złożone z obcych żołnierzy, bez zgody Sejmu, co było absolutnym złamaniem przysięgi, którą składał, paktów, konwentów i artykułów henrykowskich również. Przygotowuje się do wojny, a wojny w Rzeczpospolitej nie wolno było prowadzić bez zgody Sejmu. To Sejm ostatecznie, czyli wola Rzeczpospolitej, mogła zdecydować o tym, czy wypowiadamy komuś wojnę, czy nie. W każdym razie Sejm miał w swoim ręku podatki. Skoro król wiedział, że nie może liczyć na podatki od Sejmu, zaczyna zwracać się do obcych dworów z nadzieją, że pokryją te wydatki potrzebne na utrzymanie armii, której nie chce Rzeczpospolita. Prosi Wenecjan, którzy prowadzą wtedy wojnę z Turcją i są naturalnie zainteresowani pozyskaniem sojusznika. Prosi papieża, formując ideę nowej krucjaty. Papież raczej nie jest skory do udzielenia jakichś dużych subsydiów finansowych. Prosi króla Francji, który w tym momencie, no oczywiście to był małoletni Ludwik XIV, kierował polityką Francji kardynał Mazarini. Otóż polityka francuska miała wtedy prosty cel, łudząc Władysława IV, że może niedaleko, wkrótce
poprzemy twoją wyprawę na Turcję, a Francja miała zawsze z Turcją jak najlepsze stosunki. Poprzemy twoją wyprawę, a dlaczego tak łudzono Władysława IV, co każde dziecko było w stanie zrozumieć z wyjątkiem Władysława IV? Po to, żeby go odciągnąć od Habsburgów, bo dla Francji wrogiem numer jeden byli Habsburgowie. Właśnie kończyła się wojna 30-letnia i Francji zależało na izolacji przeciwnika już w tych końcowych fragmentach, kiedy będzie dyktowany pokój, pokój kończący tę wojnę. Władysław IV uwierzył w to, że papież przyśle pieniądze, Wenecjanie przyślą pieniądze, wierzył w to, a raczej udawał chyba nawet, że wierzy, bo zmyślał po prostu, że wszyscy patriarchowie wschodni, antiocheński, jerozolimski, konstantynopolitański, aleksandryjski, przysyłają mu listy z wezwaniem do obrony chrześcijan przed islamem. To było kompletnie oczywiście nieprawdopodobne, nierealne, bo oni wszyscy byli podporządkowani sułtanowi i nie śmieli nawet, powiedziałbym, zrobić nic wbrew jego woli. A więc no, zmyślał po prostu pewnego rodzaju argumenty Władysław IV, chyba żeby przekonać samego siebie, że ma szansę ta wielka wojna przeciwko Turcji bez Rzeczpospolitej, ale pod dowództwem samego króla. Kiedy wszystkie te nadzieje zawiodły, Sejm jednoznacznie odrzucił i skrytykował pomysł wojny ofensywnej przeciwko Turcji, gdzie powoływał się zresztą także król na to, że rzekomo i hospodar mołdawski, i hospodar wołoski, czyli księstwo dzisiejszej Rumunii, także czekają tylko na wyzwolicielską wyprawę polską, podczas gdy no, z doświadczeń wcześniejszych wiadomo było kilku już wiekowych, że trudno liczyć na stabilne oparcie polskich planów imperialnych w Mołdawii czy Wołoszczyźnie. Po prostu tamci władcy chcieli wykorzystać ewentualne uderzenie, żeby zwiększyć swoją niezależność, a nie żeby Polsce się poddać. Krótko mówiąc, uwierzywszy w coś, przed czym przestrzegało go całe otoczenie, wszyscy polscy doradcy, włącznie z kanclerzem Ossolińskim, który zdawał się przez pewien czas wspierać jego plany, mówili mu, no ale tego nie można zrobić, bo Sejm Rzeczpospolita nie chce tego. To jest coś, co zasługuje w pełni na nazwę awanturnicza polityka. Wiem, że to jest klisza publicystyczna, ale to, co uprawiał Władysław IV w tych ostatnich latach swojego panowania, być może pobudzony swoją zbliżającą się śmiercią, był potwornie otyły, schorowany, wiedział, że nie dożyje wieku swojego ojca, zbliżał się dopiero do pięćdziesiątki, ale no, prowadząc skrajnie niezdrowy tryb życia między kochankami, ucztami a polowaniami, no, nie cieszył się perspektywami długiego życia, więc chciał póki ma jeszcze te ostatnie miesiące, lata odegrać rolę triumfatora europejskiej polityki. I te indywidualne ambicje, które rozchodziły się z Rzeczpospolitą, a które potem po latach znajdują poparcie niektórych historyków. No proszę, był ktoś, kto chciał stworzyć z Polski imperium, Władysław IV. Wiem, że w Warszawie jest świetne liceum na Pradze imienia Władysława IV. Tyle ulic jest Władysława IV. W moim przekonaniu był to król odpowiedzialny za największą zbrodnię w historii Rzeczpospolitej, zbrodnię spiskowania przeciwko Rzeczpospolitej. Ponieważ kiedy upadły te nadzieje, o którym mówiłem, okazywały się one kompletną złudą, wtedy król skierował swoje nadzieje ku kozakom. Spotkał się na tajnej naradzie w marcu 1646 roku z wezwanymi do tego pułkownikami kozackimi, setnikami, czyli po prostu starszyzną kozacką. Wśród nich znalazł się pierwszy raz wtedy występujący na wielkie wody polityki Bohdan Chmielnicki. W tej tajnej naradzie, tajnej przed wszystkimi senatorami Rzeczpospolitej, Chmielnicki i inni jego towarzysze otrzymali trzy listy od króla, glejty takie można powiedzieć, zezwalające im na przygotowanie wyprawy na Turków, budowę czajek, dostali pieniądze na to nawet, czajek, czyli łodzi kozackich, na zwiększenie rejestru, czyli tej legalnej liczby kozaków z 6 do 12 tysięcy i wreszcie na no, przygotowanie tej udział w tej wojnie, która będzie ofensywną wojną pod dowództwem króla. I to było w tajemnicy przed Rzeczpospolitą. Otrzymali sztandar,
do działania przeciwko Rzeczpospolitej w istocie. No bo nikt o tym nie wiedział, żaden z ministrów, przecież Polska miała swoich ministrów. Polska, czyli korona, i Litwa miała swoich ministrów, hetmanów, kanclerzy, podkanclerzy. Nikt nie wiedział o tym. Król się umówił z Chmielnickim, symbolicznie skróćmy to do jednego nazwiska, było uczestników tej narady więcej, do tego, że ten podniesie sztandar wojny przeciwko Turcji, niezależnie od tego, co powie Rzeczpospolita. No a co się stanie, jak Rzeczpospolita powie nie? Pamiętajmy, że sytuacja na Ukrainie rzeczywiście nabrzmiewała konfliktami wewnętrznymi i trzeba to oczywiście przypomnieć tutaj, wynikającymi paradoksalnie z okresu pokoju, jaki nastał po stłumieniu serii powstań kozackich czy ukraińskich w 1637-8 roku. Powstania wynikały właśnie z wciąż odnawiającego się problemu kozaków, którzy nie mieli zajęcia. Skończyły się wojny, które prowadziła Rzeczpospolita przeciwko Moskwie, Szwecji, szykowanej wyprawie. I co zrobić z kozakami? No, skoro nie można nic, no to kozacy się buntują. Sejm z kolei, nie rozumiejąc tego problemu, nie próbuje go rozwiązać, tylko de facto powiększa go, wydając specjalną ordynację o kozakach w 1638 roku, ograniczającą właśnie tę liczbę wolnych kozaków rejestrowych do 6 tysięcy i pozbawiając ich de facto kozackiego kierownictwa. Większość pułkowników miała być mianowana przez hetmana koronnego. Ścisła dyscyplina miała być narzucona kozakom. Trzymać ich krótko za twarz, przepraszam za to kolokwialne określenie, ale taka była polityka Sejmu realizowana żelazną ręką wielkiego hetmana Stanisława Koniecpolskiego, skutecznie dopóki żył, to znaczy do początku 1646 roku. Kiedy hetmana zabrakło, no zabrakło tej silnej ręki, która trzymała ich, czyli kozaków, pod sobą i jednocześnie przez całe dziesięciolecie między 1638 a 1648 rokiem wytwarzała się nowa sytuacja wynikająca właśnie z pokoju i z błyskawicznej kolonizacji tych terenów, kolonizacji nie w sensie takim, jak Afryka była kolonizowana w XIX wieku, tylko zapełnianiu olbrzymich pustek niszczonych wcześniej przez właśnie najazdy tatarskie, wojny kozacy, znaczy w których kozacy brali udział, czy z udziałem Moskwy także najazdów na te ziemię. Lata pokoju zostały świetnie wykorzystane przez akcję kolonizacyjną, to znaczy zasiedlania pustek, budowania miasteczek. Przykładem jest majątek księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. W 1640 roku w jego majątku mieszkało 30 tysięcy poddanych. W 1648 było to 230 tysięcy. A wynikało to z akcji kolonizacyjnej, nie z tego, że zagarnął jakieś nowe przestrzenie, czy dostał od króla, tylko zasiedlili jego majątki ludzie, którzy przybywali najczęściej z ziem Ukrainy, gdzieś z Wołynia, prawda, czy z Podola, w niewielkiej części także z krajów, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, etnicznie polskich. Te szybko rozrastające się ogromne majątki, nie tylko Wiśniowieckiego, innych panów tej części korony, nie były rzecz jasna zarządzane przez nich bezpośrednio, tylko wyznaczano tak zwanych podstarościch, prawda, którzy mieli egzekwować tam podatki, mieli pilnować porządku. I jak to zwykle, kiedy władza nie jest sprawowana bezpośrednio, kiedy pojawia się pośrednik, pojawiają się nadużycia. I to było pierwsze, powiedziałbym, zjawisko zaostrzające sytuację na ziemiach ukraińskich. Drugie polegało na sprowadzaniu wraz z tą akcją kolonizacyjną bardzo dużej liczby Żydów w roli arendarzy najczęściej. I rzecz ciekawa, z bliska obserwujący tę sytuację nuncjusz papieski w 1650 roku opisywał jako główne źródło powstania kozackiego właśnie to zjawisko. I nie jest to obserwacja pozbawiona moim zdaniem racjonalnego jądra. Otóż nuncjusz pisał, że największym problemem dla miejscowej ludności na Ukrainie czy na terenach kozackich jest właśnie ten stan, kiedy rządzą drapieżni pośrednicy, czyli podstarości,
dla siebie próbujący coś ukraść z tych dochodów, które powinni przekazywać swoim panom. I co najgorsze, najbardziej dotkliwe bezpośrednio, wymuszają monopol wódczany, jakim cieszyli się właśnie panowie, realizowany przez Żydów. To znaczy zabierano kozakom, którzy do tej pory no, nie stronili od alkoholu, jak zresztą wielu innych mieszkańców Rzeczpospolitej. Zabierano kotły do produkcji gorzelniczej, konfiskowano im po prostu sprzęt do produkcji własnej wódki i mieli spożywać wyłącznie tę wódkę, którą kupią miejscowego arendarza. Wiem, że to może jakby drugorzędne zagadnienie z punktu widzenia wielkich spraw, o których mówimy, ale myślę, że warto je docenić. Tak jak zwróciłem uwagę na ogromne znaczenie wyrzeczenia się alkoholu pod wpływem ruchu antyalkoholowego w 1846 roku dla straszliwego nieszczęścia, jakim była rzeź galicyjska. To był moim zdaniem i nie tylko moim, kilku historyków także na to zwróciło uwagę, która uruchomiła no, jakieś olbrzymie emocje chłopstwa, które wyrzekło się wódki pod presją słusznej idei antyalkoholowej, ale w połączeniu z nieszczęściami społecznymi i biedami naturalnymi, powodzią sprawiło to wybuch właśnie takiej nienawiści, jakiej symbolem stała się rzeź galicyjska. I coś w pewnym sensie podobnego zdarzyło się na Ukrainie. Znaczy nagle zabrano tym mieszkańcom, którzy przyzwyczajeni byli topić swoje codzienne smutki w alkoholu, szansę no, łatwego dostępu do tego antydepresantu i no, ujawnienie się monopolisty, którego symbolem stał się Żyd. Stąd zresztą właśnie ta straszliwa fala, która wybuchnie na Ukrainie po 1648 roku, będzie w pierwszej kolejności zabijała księży katolickich, Żydów i szlachtę. W takim właśnie układzie, tworząc rzeczywiście największy pogrom żydowski w historii przed XX wiekiem na tych terenach w 1648-1650 roku. Odchodząc od tego trochę marginalnego wątku, ale pokazującego, jak historia w szczegółach potrafi być ciekawsza od prostych schematów, chcę przejść do tego momentu tragicznego, kiedy dochodzi już do wybuchu. Kiedy król umiera w Mereczu w maju 1648 roku, już od 5 miesięcy trwa powstanie, które wzbudził Chmielnicki. Bo Chmielnicki już nie czekał na żadną wyprawę przeciwko Turkom, wiedział, że do niej nie dojdzie i porozumiał się z odwiecznym wrogiem kozaków, z Tatarami. No bo skoro Tatarzy słyszeli wcześniej przecież te wiadomości, no nie dało się ich utrzymać długo w tajemnicy, że król szykuje wielką wyprawę na nich i na Turcję, no to czuli się zagrożeni. Oni nie zamierzali akurat w tym momencie najeżdżać Polski. I w tej sytuacji poniekąd naturalne stało się sprzymierzenie kozaków z tymi, z którymi do tej pory zawsze walczyli, z Tatarami. I to właśnie przymierze okazało się fatalne dla Rzeczpospolitej, bo pozwoliło połączyć siły, dwie, które razem potrafiły złamać wojenny opór Rzeczpospolitej. I tak doszło do serii zwycięstw sił kozacko-tatarskich pod Korsuniem, Żółtymi Wodami, a kiedy te siły główne, że tak powiem regularne na Ukrainie stacjonujące zostały rozbite, umiera król, Sejm, który miał przygotować wybór nowego króla, wyłania zespół regimentarzy, nie nadających się do tego w większości ludzi. No i przede wszystkim brak jednolitej komendy, tylko podzielenie odpowiedzialności między kilku ludzi sprawiło, że ta wyprawa mająca zahamować ostatecznie postępy buntu chmielnickiego skończyła się jeszcze większą klęską, a raczej sromotą, bo ucieczką z pola bitwy pod Piławcami. To była tak zwana hańba plugawiecka, bo co innego przegrać bitwę, a co innego uciec z pola bitwy, co właśnie stało się doświadczeniem połowy elit małopolskich, bo to głównie panowie z Małopolski tworzyli elitę dowódczą tej sformowanej na prędce niejako zastępczej armii po utraceniu armii regularnej we wcześniejszych dwóch bitwach. I wtedy właśnie Rzeczpospolita ujawnia swoją słabość i to ujawnia przed sobą samą, co najgorsze. Pojawia się coś najgorszego, co może wynikać z potopu. Zwątpienie w siebie.
zalewa nas jakaś obca siła, czy zewnętrzna siła, czy wewnętrzna, nieważne, ale siła, wobec której czujemy się bezradni i wtedy zaczynamy pytać, a może my nie jesteśmy tak wiele warci? Może sami się nie obronimy? To właśnie było doświadczenie po Piławcach. No zhańbiliśmy się, nasza husaria poszła w rozsypkę. A może nie potrafimy się obronić? Może ta Rzeczpospolita nie jest aż tak wiele warta? Może powinna się oprzeć o kogoś innego, silniejszego, lepiej zorganizowanego. Bez tego doświadczenia nie zrozumiemy tego, co będzie działo się potem. Oczywiście to są skomplikowane manewry dyplomatyczne, w których znakomicie rozgrywał swoją kartę Bohdan Chmielnicki, szukając nowych partnerów wciąż do tego, by uniezależnić siebie. Oczywiście wiemy potem, no jest bohaterskie, skuteczne dowodzenie obroną Zbaraża przez księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, opisane tak pięknie przez Ludwika Kubala, w ślad za nim przez Henryka Sienkiewicza. Potem jest ta desperacka próba zmontowania odsieczy przez nowego króla Jana Kazimierza, który wybrany został dlatego, że miał być rzecznikiem jakiejś formy ugody z kozactwem, które zostało uznane za siłę, której nie pokonamy. Wybór Jana Kazimierza był wyrazem właśnie tej już postawy, powiedziałbym, zwątpienia we własne siły, bo kandydatów było dwóch po śmierci Władysława IV. Jan Kazimierz i jego brat Karol Ferdynand, który uchodził za bardziej energicznego, a w każdym razie za wojennego pana, chociaż doświadczenie wojenne miał tylko Jan Kazimierz i to wcale nie małe. Ale w każdym razie dwie partie, jakie się wtedy ukształtowały wyborcze, to była partia wojenna na czele z księciem Jeremim Wiśniowieckim, obstawiająca, przepraszam dla skrótu, już używam takiego języka, Karola Ferdynanda i ta pokojowa, negocjować z kozakami, skoro ich nie potrafimy pobić, której symbolem stał się Jan Kazimierz i popierający go kanclerz Ossoliński. Wygrała obawa i być może racjonalnie, to nie jest, nie oceniam w ogóle tego wyboru krytycznie czy źle. Stwierdzam tylko, że nie jest on do zrozumienia, jeżeli nie uświadomimy sobie tego stanu zwątpienia po kryzysie, po pierwszym wstrząsie we własne siły. No to musimy jakoś porozumieć się z Chmielnickim. Wtedy taki niezwykły list pisze Jeremi Wiśniowiecki do Adama Kisiela, głównego rzecznika od lat zresztą, rozwiązania problemu kozackiego na zasadach niebrutalnych, nie zniszczenia kozaków, ale na zasadach przyciągnięcia elit kozackich do Rzeczpospolitej. Adam Kisiel, prawosławny magnat, a już takich niewielu zostało wtedy w Rzeczpospolitej, który czuł się gorącym patriotą Rzeczpospolitej i jednocześnie gorącym obrońcą prawosławia ruskiego, chciała, żeby Ruś prawosławna była w Rzeczpospolitej, żeby broń Boże nie sprzymierzyła się z Moskwą, żeby była częścią, równą częścią Rzeczpospolitej i dlatego zależało mu na tym, żeby kozaków przyciągnąć do tego dzieła, dając elicie kozackiej pełne prawa szlacheckie. I w ten sposób wytworzyć wśród kozaków, no można to określić mianem typowej polityki imperialnej, poprzez zasadę dzieli rządź, liczną elitę, kilka tysięcy, może nawet kilkanaście tysięcy, którzy otrzymają prawa szlacheckie, po to, żeby resztę traktowali tak jak polska szlachta polskich chłopów. Przyciągnąć ich do pełnych praw szlacheckich. Niech się cieszą nimi, niech ustabilizują swoją, powiedziałbym, ojczyznę ruską na zasadach takich, jak funkcjonuje Rzeczpospolita. Zresztą tu jeszcze jedna uwaga na marginesie, kiedy rozważamy tę historię kozackiego początku, potopu, to warto uświadomić sobie, że bardzo często powtarzamy tezę nacjonalistycznej historiografii ukraińskiej. Tezę no, ojca założyciela tej nacjonalistycznej historiografii ukraińskiej, Michajło Hruszewskiego. Skrajnego nacjonalisty i szowinisty z początku XX wieku, który właśnie wokół Chmielnickiego zbudował pewnego rodzaju ideologię państwową, antypolską ideologię ukraińską. Mówię o tym dlatego, że istniała przed Hruszewskim, niedługo przed Hruszewskim, zupełnie inna perspektywa przez innego ukraińskiego historyka, pisarza, tworzona Panteleimona Kulisza, który widział to zupełnie odwrotnie, to znaczy nie żeby sympatyzował z Polakami,
ale uważał, że to, co działo się przed 1648 rokiem, to było coś bardzo pozytywnego dla Ukrainy, bo Ukraina była kolonizowana nie przez Polaków, tylko przez ruską szlachtę, przez ruskich chłopów i zyskiwała stabilizację, modernizowała się. Natomiast to, co reprezentował Chmielnicki, to był niszczący wszystko, niszczący przede wszystkim Ukrainę bunt. To było nieszczęście dla Ukrainy największe. Otóż warto sobie uświadomić, że w ukraińskiej tradycji, pamięci były, zanim Hruszewski zdominował ją, różne spojrzenia na to dziedzictwo Chmielnickiego. Wracam teraz do 1648 roku, nad którym się strasznie zagadałem, mam mówić o potopie, którego początki dopiero omawiamy, ale myślę, że w ciągu 15 minut dobrnę do, czy dogalopuję raczej do tego punktu, jaki sobie obrałem dzisiaj. Otóż ta tragiczna sytuacja roku 1648, w którym możemy się spierać, po czyjej stronie była racja, która interpretacja jest słuszniejsza, miała swoją dynamikę. Skoro Chmielnicki poczuł, że Rzeczpospolita przed nim drży, postanowił to wykorzystać. Ten list, o którym mówiłem, list Wiśniowieckiego do Adama Kisiela, który był rzecznikiem pozytywnego rozwiązania sprawy kozackiej, kończył się takim apelem Wiśniowieckiego. Ja w takiej Rzeczpospolitej, w której rządzą nami, przepraszam, nie cytuję dokładnie, ale sens był ściśle taki, zbóje i czy złoczyńcy i niewolnicy nie chcę żyć. No bo pamiętajmy, że kiedy ta ugoda się dokonywała po zborowie, czyli po oblężeniu Zbaraża i po tej desperackiej próbie pomocy w tej sytuacji przez Jana Kazimierza i przekupieniu Hana Tatarskiego, bo w ten sposób udało się oddzielić na chwilę Tatarów od Kozaków przez kanclerza Ossolińskiego, no, Kozacy już dokonali masowych mordów na szlachcie, na kobietach, na księżach, na Żydach. Nie chciał jakby przyjąć tego do wiadomości książę Jeremi Wiśniowiecki, który sam niejedno nagrzeszył we wcześniejszym życiu, ale no na taką skalę zbrodni w Rzeczpospolitej nikt nie popełniał, jak to, co się stało już do początku, powiedzmy w ciągu 1648-1649 roku. To ma ujść bezkarnie? No nie może tak być, prawda? Nie powinniśmy akceptować bezkarności dla zbrodni. Nawet jeżeli za tą zbrodnią stoją słuszne jakieś intencje naprawienia niesprawiedliwości społecznej. I to jest kolejny moment, na który chcę Państwu zwrócić uwagę. Problem bezkarności zbrodni i zdrady w Rzeczpospolitej. Bo to jest też niezwykle ważne doświadczenie potopu. I tu przypomnę postać głównego i bezdyskusyjnego w moim przekonaniu zdrajcy, łotra, który nie ma na swoje usprawiedliwienie żadnego najdrobniejszego elementu swojego życiorysu. To był Hieronim Radziejowski. Nie Janusz Radziwiłł, który miał swoje racje, można tak powiedzieć, można je znajdywać, obrońcy odrębności Litwy, odrębności czy praw mniejszości protestanckiej w Rzeczpospolitej, czy jego bratanek, czy raczej kuzyn, Bogusław Radziwiłł, który podobnie może być i jest przez niektórych historyków, nie tylko litewskich, usprawiedliwiany, ale Hieronim Radziejowski reprezentował wyłącznie własne łajdactwo. Łowca posaków, który żenił się z bogatymi wdowami po to, żeby szybko przejąć ich majątek. Pierwsze dwie żony wytrwały tylko rok przy jego boku i zmarły. No, trafił potem kosa na kamień na też bardzo bogatą, niezwykle bogatą, najbogatszą wdowę w Polsce, tyle tylko, że charakterną i po prostu doszło do walki pod bokiem króla między oddziałami zbrojnymi Radziejowskiego i jego małżonki o Pałac Kazanowskich, najpiękniejszy pałac w Warszawie. No, a ponieważ toczyło się to przy obecności króla, oznaczało to no, po prostu zbrodnie. Nie wolno było prowadzić walki zbrojnej pod bokiem króla. Tenże Radziejowski był już zaangażowany jako wybrany faworyt Władysława IV, którego w pewnym sensie odziedziczył Jan Kazimierz, do misji kozackich i właśnie z kozakami z ramienia Władysława IV przygotowywał ten antypaństwowy w istocie ruch Władysława IV.
I teraz w momencie, kiedy już zaawansowały się problemy kozackie, 1651 rok, co prawda zostali pokonani w bitwie pod Beresteczkiem przez Jana Kazimierza, znakomicie wtedy dowodzącego wielkim wojskiem polsko-litewskim, no ale rok później znów z kolei zniszczyli armię nieudolnie bardzo dowodzoną przez hetmana Kalinowskiego w bitwie pod Batochem i żeby spalić mosty Chmielnicki zdecydował się na akt zbrodni wojennej, czy jak kto woli ludobójstwa, ponieważ kazał 8 tysięcy jeńców, elitę szlachecką polską, wyciąć, wykupując ich z rąk Tatarów. Tatarzy nigdy nie zabijali jeńców, bo woleli potem ich odsprzedać, prawda, czy czekać, aż wykupią bogaci krewni, czy bardziej, czy mniej bogaci z ich rąk. Natomiast Chmielnicki odkupił wszystkich jeńców z rąk tatarskich po to, żeby ich ściąć na miejscu. Chciał przelać takie morze krwi, które na zawsze uniemożliwi powrót do idei zgody polsko-kozackiej. To była świadoma decyzja Chmielnickiego w bitwie pod Batochem. I właśnie w tych okolicznościach w roku 1652 dochodzi do sądu nad Radziejowskim i Radziejowski zaczyna swoją odyseję zdrajcy, można tak powiedzieć. Ponieważ podejmował w tym czasie, przez cały ten czas kontakty z Chmielnickim, namawiając go do dalszej zaciekłości w walce przeciwko Rzeczpospolitej. Utracił wskutek sądu nie tylko prawa obywatelskie, ale także swoje majątki i pieczęć podkanclerzego, ważnego urzędu ministerialnego. Chciał odzyskać to wszystko w oparciu o obce mocarstwa, nawet kosztem zniszczenia Rzeczpospolitej. Ktoś inny może mu nadać, kto tu będzie panował majątki. Nie musi to być Rzeczpospolitej. Ważne, żeby to było dla niego. I ten człowiek następnie, cały czas utrzymując kontakty z Chmielnickim przeciwko Rzeczpospolitej wprost, udaje się następnie na dwór cesarski, kiedy cesarz nie wspiera go, zastawia tam u miejscowego Żyda pieczęć podkanclerską, którą cesarz odsyła następnie po wykupieniu do króla Jana Kazimierza. Czyli postępuje rzeczywiście jak ostatni łajdak, wróg Rzeczpospolitej taki, jakiego trudno sobie wyobrazić w doskonalszej formie. I jedzie stamtąd, czyli z Wiednia ostatecznie, przez Holandię, Cromwella, wszędzie kołacze do każdego wroga Polski o wsparcie, aż wylądował na dworze szwedzkim, gdzie to on montuje koalicję Chmielnickiego z królem Szwecji, nowym królem w końcu Szwecji, Karolem Gustawem. A ten tylko czeka na to, ponieważ właśnie objął tron w Szwecji, jest znakomitym dowódcą, przyzwyczajonym tylko do walki, nic innego go nie interesuje, tylko walka na czele swojej najlepszej w Europie armii i zastanawia się nad tym, na kogo uderzyć. Czy na Moskwę, która jest groźniejsza dla Szwecji, czy na Rzeczpospolitą, która groźna nie jest, ale właśnie dlatego, że nie jest groźna, można ją zaatakować. I to jest motyw, prawda, decyzji, którą podpowiada, sufluje cały czas Radziejowski na dworze Karola Gustawa w Sztokholmie. Zaatakuj tę słabą Rzeczpospolitą, masz nareszcie okazję. Kiedy wkracza Karol Gustaw, a raczej jego marszałkowie z dwóch stron, od Inflant i od strony szwedzkiego Pomorza, czyli od Szczecina na teren Wielkopolski, to właśnie Radziejowski będzie towarzyszył tym wojskom i konsekwentnie namawiał, nie wystarczą pierwsze plany, które miał Karol Gustaw, bo Karol Gustaw nie chciał zająć całej Rzeczpospolitej, to w ogóle przekraczało jego wyobraźnię, że to będzie możliwe. Chciał zająć tylko, w cudzysłowie tylko, Prusy Królewskie, Gdańsk, Toruń, opanować całe wybrzeże Bałtyku. Ewentualnie kawałek Wielkopolski by się jeszcze przydał, może Kujawy, północna Polska. Reszta niech sobie będzie, to go nie obchodziło. A Radziejowski mówił, nie, całą Polskę musisz podbić, musisz zająć Warszawę, jak najszybciej do Warszawy. Pobudza Karola Gustawa, przekonuje, namawia do zniszczenia Rzeczpospolitej. Stało się to możliwe, łatwe dla Karola Gustawa, albowiem w Rzeczpospolitej panował kryzys zaufania między królem a społeczeństwem. Mówiłem Państwu o zgodzie między społeczeństwem a władcą potrzebnej do tego, ażeby odsunąć niebezpieczeństwo potopu albo spod niego się wyzwolić. Tej zgody nie było od czasów Zygmunta III, a na pewno odnowiła się ta wrogość na niespotykaną skalę w ostatnich latach panowania Władysława IV, który na pewno łamał konsekwentnie prawo Rzeczpospolitej.
A więc jakaś część winy na pewno leży po jego stronie. Ale niewątpliwie także część winy leży po stronie wielkich panów, zwłaszcza wielkopolskich, bo pamiętamy Radziwiłłów, ale największa wina leży na barkach wojewody poznańskiego, Krzysztofa Opalińskiego, którego często przecież poznajemy na lekcjach z języka polskiego, przynajmniej poznawaliśmy w moich czasach, jako autora świetnych satyr piętnujących różne wady Rzeczpospolitej. Ale największą wadą był sam Opaliński, który nie był gotów do żadnej współpracy z królem, ani z Władysławem IV, ani z Janem Kazimierzem, ponieważ czuł się panem Wielkopolski. Nie chciał ani ingerować w żadne sprawy, które rozgrywają się gdzieś na dalekiej Ukrainie, cóż go to obchodzi w Poznaniu, a był gotów zrobić wszystko, żeby zaszkodzić królowi, najpierw Władysławowi IV, potem Janowi Kazimierzowi. I on w sytuacji, kiedy wkraczają wojska szwedzkie od północnego zachodu, od Szczecina na teren Wielkopolski, poddaje bez walki, bez próby nawet walki, pospolite ruszenie wielkopolskie pod ujściem 25 lipca 1655 roku Szwedom. To otwiera wrota, można powiedzieć, armii szwedzkiej w głąb Rzeczpospolitej i otwiera wrota, no można tak powiedzieć, polskiego piekła. Tak, tutaj to określenie jest adekwatne. To znaczy tych wszystkich niechęci części magnatów do króla, który zaskarbił sobie tę niechęć, czy zasłużył sobie w niemałej części na tę niechęć, poprzedni król i nowy, ale w sytuacji kryzysu okazało się, że zabrakło myśli o Rzeczpospolitej. I stopniowo kolejni panowie, kolejni wojewodowie, szlachta w kolejnych województwach otwierają swoje ramiona przed najeźdźczą armią szwedzką. Nie można byłoby tego zrozumieć, gdyby nie tragedia, która rozegrała się wcześniej od wschodu. Ponieważ jak wiadomo, Chmielnicki ostatecznie szukając różnych sojuszników zdecydował się na poddanie Rosji. O tym mówiłem kiedy indziej, więc nie będę tego wątku rozwijał, tylko przypomnę, że Rosja po długim wahaniu, bo pamiętała baty, jakie otrzymała od Rzeczpospolitej ledwie 20 lat wcześniej, więc car się nie rwał specjalnie do nowej wojny, ale kiedy okazało się, że Rzeczpospolita jest tak słaba, nie może poradzić sobie z kozakami. Ta ujawniona słabość sprowokowała w końcu Rosję do tego, by przyjąć Ukrainę pod swoją opiekę, jak to ujmowała rosyjska doktryna państwowa, i uderzyć na Rzeczpospolitą, zniszczyć Rzeczpospolitą. I to się stało w 1654 roku. Wtedy zaczął się potop zewnętrzny. Nie od szwedzkiego najeźdźcy, ale od moskiewskiego. Słabe siły litewskie, skłócone wewnętrznie między hetmana, który słuchał Jana Kazimierza, i hetmana, który przeciwko Janowi Kazimierzowi walczył, czyli mam na myśli w tym drugim przypadku Janusza Radziwiłła, w tym pierwszym hetmana Gosiewskiego. Czyli dwaj hetmani walczą de facto pomiędzy sobą, zamiast skutecznie opierać się wrogowi zewnętrznemu. Ten rozkład, powiedziałbym, Rzeczpospolitej, który znajduje wyraz w tej rywalizacji wewnętrznej, no, ułatwia podbój i tak przesądzony wskutek miażdżącej przewagi militarnej Moskwy w tym momencie nad Litwą. I Moskwa zajmuje Litwę w dwóch kampaniach w 1655 roku, kiedy Szwecja przygotowuje się do najazdu na Rzeczpospolitą. Moskwa zajmuje Wilno. Pustoszy Wilno w sposób bezprecedensowy. I to pamiętajmy, że jeżeli mówimy i słusznie o zniszczeniach i rabunku, potwornym rabunku, jakiego dokonali Szwedzi, to Moskwa dokonała w pewnym sensie większego jeszcze rabunku. Ponieważ Moskwa, zająwszy tereny całej dzisiejszej Białorusi, aż po Lublin, aż po Puławy, aż po Kazimierz, tam sięgnęła ofensywa moskiewska, czy moskiewsko-kozacka, zabrała z tych ziem, głównie z ziem białoruskich, 1/3 ludności. To jest właśnie zjawisko, które no nie miało miejsca w przypadku szwedzkiego najazdu. Szwedzi zabierali, że tak powiem, wszystko, co dało się zabrać, ale nie ludzi. Ludzi zabijali, jeżeli było trzeba, w walce. Natomiast car moskiewski zabierał ludzi, którzy byli mu potrzebni w jego ogromnym imperium. Tak jak Putin po to prowadzi swoją ekspansję na Ukrainę, bo potrzebuje ludzi, tych, których porywa z Ukrainy Wschodniej, bo mir ruski potrzebuje ludzi, a nie rodzą ich Rosjanki, rodzą znacznie więcej muzułmanki w Rosji, więc Putin potrzebuje ruskich ludzi, zabiera ich z Ukrainy, chętnie zrobi to samo z Białorusią.
Car ruski wypróbował tę praktykę już w roku 1654-5, głównie na ziemiach białoruskich i właśnie zmniejszył ich ludność o połowę, z czego 1/3 zabrano, uprowadzono w głąb Moskwy. To warto pamiętać, byśmy już nie protestowali, kiedy ktoś mówi o potopie moskiewsko-szwedzkim i no, zdarzały mi się takie polemiki, powiedziałbym, internetowe ze mną, no przecież to był potop tylko szwedzki. Nie, najpierw był potop moskiewski, potem w roku 1655 dołączyli Szwedzi. I ta właśnie sytuacja pozwala zrozumieć lepiej masowe kapitulacje na rzecz króla Szwedów w momencie, kiedy no, nie obroniła się Rzeczpospolita przed Moskwą. Jan Kazimierz wydaje się bezradny wobec tej sytuacji. Próbuje organizować wojsko, ale no cóż, jest ono słabe, zniszczone wcześniejszymi wojnami, niezdolne do oporu. To może król Szwecji ocali Rzeczpospolitą, w każdym razie ocali jakiś jej kawałek przed Moskwą. To jest wybór mniejszego zła. Kolejne doświadczenie potopu, które warto zapamiętać. Jeżeli zostajemy sprowadzeni do takiej sytuacji, w której mówimy, no nie, Rosja jest lepsza. Inni mówią, nie, nie, Niemcy są lepsze jako nasz patron. To znaczy, że znajdujemy się w sytuacji, w której jest zgoda na potop. No bo uważamy, że sami nie mamy sił, musimy jednak oddać je jednemu albo drugiemu sąsiadowi. To właśnie jest coś, co opanowało, powiedziałbym, na chwilę społeczeństwo szlacheckie w 1655 roku. Rozpacz. No sami nie damy rady. No, mamy do wyboru albo car moskiewski, przysięga mu tysiące szlachty. Wojewodowie, ministrowie urzędów litewskich przede wszystkim, którzy przysięgają carowi w tych latach. A z kolei duża część koronnych ministrów no, mówi, no to nie, to może właśnie uratuje nas król szwedzki. I do tego samego wniosku także z pobudek ideowych prowadzi Janusz Radziwiłł i Bogusław Radziwiłł. Szwed jako luteranin wesprze protestantów, kalwinów i inne wyznania protestanckie i umocni je w Rzeczpospolitej. A jak się nie uda, no to chociaż kawałek wykroimy dla siebie. Jeżeli już Rzeczpospolita jest całkiem zalana, to ratujmy tyle, ile możemy dla siebie. To jest geneza projektów rozbiorowych, w których bierze udział Janusz Radziwiłł, a potem Bogusław Radziwiłł. Ostateczna forma upadku ducha. Ale tu, żeby już nie przedłużać i nie znużyć tą historią, w którą wprowadzam, a do której końca oczywiście równie szczegółowo, czy pobieżnie, ale jednak na pewnym poziomie, faktografii nie mogę już dalej prowadzić. Chcę zwrócić uwagę na ten moment przełomu, który przychodzi w tym samym 1655 roku. Pierwsze powstanie polskie, bo dzisiaj właściwie mamy taki dzień, który można uznać symbolicznie za dzień obchodów polskiej tradycji powstańczej. Otóż pierwsze polskie powstanie zaczyna się 23 sierpnia 1655 roku w Wierzbołowie. To jest na granicy Prus książęcych. Tam mniej więcej 2000 żołnierzy Wojska Litewskiego, między innymi pułkownik Samuel Kmicic, pierwowzór Andrzeja Kmicica z Sienkiewiczowskiej epopei, ale głównym dowódcą był Kazimierz Żeromski, przysięgają wierność Rzeczpospolitej i jej legalnemu królowi Janowi Kazimierzowi, wypowiadając posłuszeństwo hetmanowi Januszowi Radziwiłłowi, który zdradził, przeszedł na stronę szwedzkiego najeźdźcy i zaprzysięgają walczyć, dopóki nie odzyskają wolności w Rzeczpospolitej. 2000 ludzi. W sytuacji, jeszcze wtedy może nie wydawała się ona tak desperacka, to był sierpień 1655. Litwa była cała zalana przez Moskwę i przez kozaków, ale duża część korony jeszcze no, broniła się przed Szwedami. Szwedzi byli na północy na razie. Ale to była pierwsza konfederacja walcząca w obronie niepodległości Polski, Konfederacja Wierzbołowska. 5 miesięcy później, właściwie przepraszam, 4 miesiące później, bardzo przepraszam, w grudniu tego samego 1655 roku, już w zupełnie innej sytuacji, kiedy Szwedzi zalali całą Rzeczpospolitą, a raczej całą zachodnią część Rzeczpospolitej, nieopanowaną przez Moskwę, prawie całą,
zdobyli Kraków, który bronił się wtedy dzielnie. To ostatni raz, kiedy Kraków bronił się dzielnie, ale no, było tak w XVII wieku, więc trzeba to oddać mojemu ukochanemu rodzinnemu miastu pod dowództwem Stefana Czarnieckiego. Kiedy Kraków skapitulował, Jan Kazimierz udał się na emigrację do Opola, a więc poza granicę Rzeczpospolitej. No, istotnie wszystkie właściwie siły koronne poddały się Szwedom, włącznie z Hetmanem Wielkim i Hetmanem Polnym, którzy w październiku poddali się królowi szwedzkiemu. To był akt desperacji czy zdrady, zależnie od tego, jak to ocenimy, możemy swoją interpretację przedstawić. Ja tylko pokazuję jej uwarunkowania. Nie było wtedy właściwie żadnej, wydawałoby się, szansy na to, że jeszcze Rzeczpospolita może spod tego potopu się wydobyć. Ale wtedy następują właśnie dwa czynniki, które się łączą. Królowi, Janowi Kazimierzowi, który miał różne grzechy wcześniej na sumieniu. Towarzyszy małżonka, która miała również różne grzechy, mam na myśli polityczne grzechy, na sumieniu, bo skądinąd była dość bogobojną osobą. Sprowadziła wizytki choćby tutaj do Warszawy, Ludwika Maria. Ale właśnie w tym momencie próby władca okazał to, co najważniejsze w momencie próby. Determinacja, właściwie para królewska, bo wspierała w momentach załamania Ludwika Maria. Nie możesz się poddać, musisz walczyć o swoje królestwo. W skrócie można by tak ocenić rolę królowej w tym momencie. Potem jej grzechy staną się rzeczywiście straszne, polityczne, nie pora tutaj o tym mówić, ale w tym momencie odegrała niezwykle pozytywną rolę razem z Janem Kazimierzem. I towarzyszyło mu aż 17 senatorów, łącznie z prymasem, z kanclerzami, znaczy kanclerzem i podkanclerzem, czyli najważniejsi ministrowie go nie opuścili. Hetmani owszem podali się szwedzkiemu królowi, ale większa część elit politycznych korony nie uznała tej klęski. Chciała walczyć dalej. I ta postawa głowy, elit można tak powiedzieć, a w każdym razie pewnej ich części, wystarczająco silnej, symbolicznie ważnej, no bo król, prymas, kanclerz i podkanclerzy to jest naprawdę głowa Rzeczpospolitej i królestwa razem wzięta, chcą walczyć i jednocześnie okazuje się, że w społeczeństwie też jest wola walki. Od chłopstwa. I to jest niezwykły fenomen opisany zresztą w monografii Adama Kerstena na ten temat. Chłopi rwą się do walki, ci chłopi, którzy no, powinni iść przecież na panów, powinni ich na kosy nadziewać, ale nie poszli na panów. Ten epizod z kostką na pierskim, podobno nieślubnym synem Władysława IV, miał miejsce kilka lat wcześniej, w czasach, no, że tak powiem, ofensywy Chmielnickiego i nie miał żadnych konsekwencji. Chłopi nie poszli za Chmielnickim, chłopi polscy. Poszli natomiast za swoją małą ojczyzną, wsią, za polskim językiem, którym mówili, za swoją religią katolicką, przeciwko Szwedowi, który mówi po szwedzku albo po niemiecku, który ich najeżdża, grabi. I te chłopskie, powiedziałbym, oddziały partyzanckie tworzą się od Wielkopolski, gdzie zawiodła szlachta, po Kraków, po Małopolskę, gdzie rzeczywiście chłopi sami organizują się do walki przeciwko najeźdźcy. Towarzyszą im także miejscowi przedstawiciele tej części szlacheckich elit, które nie poddały się tej depresji, temu lękowi, wyborowi mniejszego zła, tylko postanowiły bronić w formach partyzanckich albo zorganizowanych dalej niepodległości. A więc to spotkanie z siłą i wolą społecznego oporu postawy części elit, która jest gotowa bronić niepodległości, jest niezbędne, żeby spod potopu się wydobyć. Symbolicznym momentem jest oczywiście 40-dniowe nieudane oblężenie przez wojska szwedzkie Jasnej Góry od 18 listopada do 27 grudnia. Bo wieść o tym zostaje znakomicie rozkolportowana, o tym, że Jasna Góra, święte miejsce Polaków, nie upadła, obroniła się heroizmem swoich obrońców, nieudolnością Szwedów, wszystko jedno, jak to nazwiemy, interwencją Matki Bożej. W każdym razie symboliczne miejsce dla polskiej tożsamości religijnej, duchowej i narodowej obroniło się. To dodawało ducha tym, którzy przystępowali pod sztandary walki, a nie kapitulacji. I tak właśnie dochodzi do momentu, którym chcę zakończyć tę opowieść o potopie, choć potop trwa jeszcze kilka lat i ma swoje kolejne etapy, ale prowadzi przecież do wyswobodzenia większej części Rzeczpospolitej, ogromnej części Rzeczpospolitej z tych tarapatów.
Ten przełomowy moment to jest Konfederacja w Tyszowcach. Konfederacja Tyszowiecka zawarta w końcu grudnia 1655 roku. Ci sami hetmani, którzy dwa miesiące wcześniej poddali się Szwedowi, teraz mówią nie, wracamy do króla Jana Kazimierza, trzeba obronić Rzeczpospolitą. Stanisław Potocki, Stanisław Landskoroński, hetmani koronni wracają do Rzeczpospolitej. Nie odstępuje króla, kluczowy w tej walce ze strony elit o niepodległość, marszałek Wielkiej Korony Jerzy Sebastian Lubomirski. No i oczywiście znany z powieści Sienkiewicza i z prawdziwych kart historii także Stefan Czarniecki, który odgrywa tutaj także niezwykle ważną rolę doświadczonego żołnierza, niezłomnego w tej walce. To właśnie zaprzysiężenie w Tyszowcach przed Bogiem, walki aż do ostatecznego usunięcia nieprzyjaciela z kraju, w sytuacji beznadziejnej, no bo właściwie to jest na Podlasiu kawałek ziemi niezajęty przez Moskwę lub przez Szwedów, koło Lwowa, Tyszowce to jest no, wschodnia część województwa lubelskiego. To są takie dwa kawałeczki, gdzie nie ma kozaków, Moskali ani Szwedów. Reszta jest zajęta. I z tych dwóch kawałeczków rodzi się opór Konfederacji Wierzbołowskiej i Konfederacji Tyszowieckiej, opór ludzi, którzy nie są zdecydowani poddać się, zrezygnować z Rzeczpospolitej. I to właśnie przywiązanie do samorządności, wolności łączy się po raz pierwszy w tym momencie z przywiązaniem do niepodległości. Bo niektórzy przeciwstawiają te dwie idee. Jak chcemy być wolni, to machnijmy ręką na niepodległość, bo wróg jest tylko wewnętrznej władzy naszego króla, silnej władzy naszego rządu. To lepiej odwołajmy się właśnie do jakiegoś zewnętrznego patrona naszej wolności. Nie, wtedy właśnie zobaczono w końcu 55 roku, że obca ręka nie będzie nam matką naszej wolności, ale będzie macochą, będzie źle służyła Polsce i Polakom. Przekonali się o tym ci, którzy wybrali czy to Moskwę, czy to Szwedów w 1655 roku. I zaczęła się żmudna walka o odrzucenie tego zniewolenia, walka, w której Polska zyskała sojuszników. Bo jeżeli Polska chce walczyć o niepodległość, to ostatecznie wbrew stereotypowi, który mówi, no cóż, Polska jest zawsze sama. Nie, Polska, która chce się bronić, znajduje sojuszników. I takich Polska znalazła. Tymi sojusznikami był Hanat Tatarski, który odegrał kapitalną, porzucając sojusz z Chmielnickim, rolę we wsparciu Polski w tych najczarniejszych chwilach. I Austria, z którą zawarła sojusz Rzeczpospolita w grudniu 1656 roku. To nie była może bezinteresowna pomoc, ale tych 12 tysięcy żołnierzy cesarskich odegra kapitalną rolę przy odbijaniu miast, zwłaszcza świetnie ufortyfikowanych miast na północy Polski. Toruń, prawda, miasta wielkopolskie nie byłyby zdobyte bez pomocy wojska austriackiego. To też warto sobie zapamiętać, że nie jest tak, że nie możemy liczyć na pomoc z zewnątrz, jeżeli sami sobie najpierw pomożemy. Najpierw musimy sami uwierzyć w siebie, sami być gotowi walczyć o swoją niepodległość. Wtedy znajdą się zainteresowani tym, żeby Polskę wspomóc. I to jest także lekcja potopu. Kończę gorzkim akcentem, do którego wprowadzałem postacią Radziejowskiego. Radziejowski, który zdradził wszystkich, który rzeczywiście swoją nikczemnością pobił wszystkie rekordy, wraca do łask królewskich dzięki wstawiennictwu Jana Sobieskiego, późniejszego króla, a przede wszystkim królowej Ludwiki Marii, ponieważ był nowy wróg wewnętrzny, Jerzy Sebastian Lubomirski, najbardziej zasłużony dla ratowania Rzeczpospolitej w tamtym momencie, najkrytyczniejszym końca 55 roku. I tak zdrada, która została już raz osądzona formalnie, skazany na infamię Radziejowski, odzyskuje majątki, starostwa, marzy nawet o odzyskaniu podkanclerskiej buławy, którą zastawił przecież Żydowi w Wiedniu w 1652 roku. Uchodzi mu wszystko bezkarnie. Podobnie Bogusław Radziwiłł wraca do pełnych łask królewskich, chociaż był jedynym żyjącym w latach 60. sygnatariuszem układu rozbiorowego w Radnot, w którym Szwecja, Bogusław Radziwiłł, książę siedmiogrodzki, Rakoczy, Chmielnicki razem zdecydowali się podzielić Rzeczpospolitą. Ten układ rozbiorowy z Radnot miał
właśnie wśród sygnatariuszy Bogusława Radziwiłła, który chciał wykroić dla siebie województwo nowogrodzkie, tylko tyle chciał, jako swoje księstwo. I ten człowiek, który niezależnie od tego, jakie miał intencje, czy można go usprawiedliwiać, czy nie, ale na pewno na odzyskanie praw obywatelskich, tak bym powiedział, w Rzeczpospolitej, nie zasługiwał. Ten człowiek odzyskał wszystkie tytuły w Rzeczpospolitej. Zdrada pozostała nieukarana. I to doświadczenie potopu jest także swoistym memento dla nas na przyszłość. Jeżeli zdrajcy, nawet najpodlejsi, taki, których wzorem może być właśnie Radziejowski najbardziej, mogą chodzić bezkarnie w Rzeczpospolitej, a układali się ze wszystkimi wrogami, ściągnęli najgorsze nieszczęścia na Rzeczpospolitą, to jak ta Rzeczpospolita ma się uchronić przed nawracaniem potopu, jeżeli nie ma przykładu kary na zdrajców? Wtedy pozostaje tylko lament. Lament, który pozwolę sobie na koniec przeczytać Państwu. Piękny wiersz przypisywany konfederatom tyszowieckim. Boże łaskawy, przyjmij płacz krwawy upadających ludzi. Sercem wzdychamy, łzy wylewamy, niech prośba łaskę wzbudzi. Polska korona wielce strapiona żebrze Twojej litości. Jednejże matki, niezgodne dziadki, szarpią jej wnętrzności. A nieprzyjaciel wziął sobie za cel, ach nieszczęśliwa dola, z tak znamienitej Rzeczpospolitej uczynić dzikie pola. Już nie masz dawnych kawalerów sławnych, ręka tyrańska ich znosi. Młódź się została i ta niecała, śmierć ranne żniwo kosi. Gdzie są rycerze, bitni żołnierze, gdzie ich męstwo i siła? Z nimi pospołu poszła do dołu, w grobie się położyła. Ani gromadą, ani ludzką radą plac wygrywa w potrzebie. Szabla tępieje, serce truchleje, gdy Boże nie masz Ciebie. Nic nie pomoże, ach mocny Boże, żadna nasza potęga, gdy Twój żarliwy gniew sprawiedliwy za grzechy nasze dosięga. Najwyższy Panie, mocny Hetmanie, dobądź oręża Twego. Uśmierz pogany, ulecz nam rany w sławie imienia swego. Bądź tarczą mocną, dzienną i nocną, załóż granice złemu. Rozprusz tyrany, daj pożądany pokój dziedzictwu Twemu. Ta modlitwa z roku 1656 konfederatów tyszowieckich jest swego rodzaju testamentem tego tragicznego doświadczenia, jakim był potop. Doświadczenia, które było przeżywane jako kara za nasze własne błędy. W każdym razie konsekwencja tych błędów, w których w najtragiczniejszym momencie odwołujemy się do Bożej pomocy. To nam zostaje. Do tego wracamy. Jeżeli nie tracimy tej nadziei, wtedy możemy odzyskać Rzeczpospolitą. Takie było doświadczenie 1656 roku konfederatów tyszowieckich. Takie było doświadczenie kolejnych powstańców, którzy o Polskę walczyli i ją odzyskali w 1918 roku. Takie jest doświadczenie nasze wobec wszystkich wyzwań, jakie przychodzi nam przeżywać w 2021 roku, a w każdym razie powinniśmy o doświadczeniu naszych przodków pamiętać. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.